Dzień dobry, Anna Raciniewska. Witam Państwa w programie Wywiad Gospodarczy. Naszym gościem jest dzisiaj profesor doktor habilitowany Mariusz Więckowski. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Porozmawiamy o chorobach cywilizacyjnych, szczególnie o jednej, o niealkoholowym stłuszczeniu wątroby. O tym, jak wielki zakres ma ta choroba, jakie pociąga za sobą koszty i w jaki sposób nasi naukowcy starają się z nią walczyć. Tak. Otóż niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby jest najczęściej występującą chorobą wątroby w krajach wysoce rozwiniętych. I naprawdę jest to choroba, tak zwany, może ciężko nazwać to cichym zabójcą, ale choroba, która bardzo podstępnie atakuje nasz organizm. Kto jest na nią narażony? Czy tak jak sobie wyobrażamy, otóż wyłącznie klienci McDonalda? Nie, otóż tak jak już sama nazwa wskazuje, jest to niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby i nie jest ona związana z przyjmowaniem czy dużych ilości alkoholu. Ta choroba jest skutkiem naszego złego trybu życia, przyjmowania dużej ilości wysoce przetworzonych produktów, dużej ilości cukru, dużej ilości tłuszczy w naszym pożywieniu. Także to wszystko ma negatywny wpływ na nasz organizm, a także przyczynia się do tego, że w naszej wątrobie zaczyna nagromadzać się tłuszcz. Ale czy to jest tylko nasza dieta, czy to również tryb życia, sport? Tutaj ma jakieś znaczenie, czy możemy sobie pomóc? Oczywiście, pomóc sobie możemy. To nie jest tylko tak, że prowadząc zły tryb życia, czyli właśnie odżywiając się w sposób bardzo niedobry dla naszego organizmu, bywają przypadki, kiedy także będziemy narażeni na tą chorobę. Są zaburzenia genetyczne, które mogą dotyczyć także i nas, gdzie zaburzony metabolizm lipidów także będzie powodował nagromadzanie się tłuszczu w wątrobie, niezależnie od tego, czy będziemy prowadzili naprawdę zdrowy tryb życia, ale także będziemy narażeni na tą chorobę. Czy nie zawsze jest to zawinione z naszej strony? Tak, nie zawsze jest to zawinione z naszej strony. Ale skala tej choroby jest ogromna. Na świecie choruje wiele osób. Tak, skala tej choroby jest naprawdę ogromna i jest bardzo skorelowana z epidemią otyłości na świecie. Te dwie choroby są naprawdę bardzo skorelowane ze sobą. Także tak samo oprócz otyłości widzi się korelację pomiędzy właśnie tym niealkoholową, stłuszczeniową chorobą wątroby, a cukrzycą typu drugiego. Jest tak, badania, do których miałem dostęp, i literatura pokazuje, że taką na przykład ciekawostką, w Stanach Zjednoczonych w 2005 roku mniej więcej 15% społeczeństwa było dotkniętych tą chorobą, ale już 5 lat później było to 25%. I to właśnie korelowało ze wzrostem otyłości u ludzi. W krajach europejskich ten procent jest ludzi chorych na tą chorobę jest troszkę mniejszy. Waha się między 7 a 21% w zależności od kraju. Ale tak samo w Europie Europa też jest narażona na tą chorobę. Coraz bardziej. Coraz bardziej. I to jest związane właśnie z tym naszym złym trybem życia i nieprawidłowym jakby zachowaniem się, czyli nieuprawianiem sportu, w tak zwanym kanapowym stylu życia. Ale to już dotyczy dzieci, czy to tylko dorosłych? Tak. Najbardziej tragiczne w tym wszystkim jest to, że wcześniej ta choroba była najczęściej występowała u ludzi w średnim wieku, między 45 a 65 życia. Teraz obserwuje się i bardzo dużo jest przypadków właśnie tego niealkoholowego stłuszczenia wątroby także u dzieci i u nastolatków. Jest to bardzo skorelowane z tym, z ich trybem życia i przyjmowaniem właśnie wysokotłuszczowej i wysokocukrowej diety, produktów. Mamy już świadomość, że taka choroba jest i że się rozprzestrzenia, że nam grozi coraz bardziej. I co my możemy robić? Co robią naukowcy?
Otóż no, prowadzonych jest bardzo wiele badań na świecie, które próbują po pierwsze poznać mechanizmy tej choroby, które mają pomóc nam we wczesnym zdiagnozowaniu jej, ponieważ ta choroba no, nie ogranicza się wyłącznie do stłuszczenia wątroby, ale ona przechodzi jakby w kolejne swoje stadia, czyli oprócz tego zwykłego stłuszczenia może ona potem przejść w stłuszczenie ze stanami zapalnymi wątroby, potem zwłóknienie wątroby, marskość, jak i też mogą powstać nowotwory wątroby. Także naukowcy starają się znaleźć odpowiedzi na pytania, co tak naprawdę powoduje przejście tej choroby w kolejne późniejsze stadia, w jaki sposób możemy opóźniać bądź hamować, albo ewentualnie cofnąć rozwój tej choroby. Zajmujecie się również profilaktyką, dlatego że profilaktyka jest zawsze najważniejszym elementem ochrony zdrowia. Tak. Konkretnie pana zespół, pana grupa pracuje nad wykryciem markerów oznaczających tą chorobę. Można zapytać, jak zaawansowane są te badania? Znaczy, jesteśmy na początku swoich badań, ponieważ projekt wystartował, jest to projekt europejski, w który zaangażowanych jest 11 laboratoriów z całej Europy. Badania swoje prowadzimy w ramach tego konsorcjum mniej więcej od roku, półtora roku. Staramy się, tak jak już wspomniałem, poznać mechanizmy tej choroby. Staramy się dowiedzieć, jak właśnie, co jest przyczyną przejścia w kolejne stadium. Oprócz tego, jak już wspomniała pani redaktor, staramy się znaleźć jakieś biomarkery, które będą mówiły nam o tym, że dany pacjent ze zwykłego stłuszczenia zaczyna wykazywać także i zapalenie wątroby, także i zwłóknienie, po to, żeby móc na wczesnym etapie tej choroby zaproponować mu albo leczenie, albo zmianę ewentualnie trybu życia, który miałby pomóc mu do tego, żeby jego wątroba była zdrowsza, żeby cofnąć ten stan patologiczny. Także do wykrycia, wydaje mi się, markerów takich, które by w 100% mówiły nam, na jakim etapie choroby, zaawansowania choroby jest pacjent, jeszcze troszkę jest może daleko, no ale z każdymi badaniami jakby przybliżamy się do lepszego poznania tej choroby, jak i lepszego poznania czy zaproponowania lekarzom biomarkerów, które by umożliwiły im lepszą diagnozę po prostu tego schorzenia. Inwestowanie w to badanie ma też takie znaczenie finansowe i inwestycyjne, dlatego że leczenie tej choroby jest również bardzo kosztowne. Tak. Tak, oczywiście. To, jak wszyscy wiemy, profilaktyka jest znacznie tańsza niż wydatki, które ponosimy wszyscy na leczenie. W Polsce, znaczy nie znalazłem dokładnych danych, jeżeli chodzi o wydatki na tą chorobę, które ponosi społeczeństwo i ponosi jakby Fundusz Zdrowia. Z tego, co wiem, to między od roku 2010 w Stanach Zjednoczonych wydawano rocznie ponad 103 miliardy dolarów na leczenie wyłącznie tej choroby. Z kolei w krajach europejskich, takich jak Niemcy, Francja czy Włochy, jeżeli sumuje się te wydatki, to jest około 28-30 miliardów euro, a w samej Wielkiej Brytanii to aż 5 miliardów funtów. W Polsce w 2013 roku zdiagnozowanych było około 6 milionów osób chorych na tą chorobę. Także wydaje się, że właśnie profilaktyka, czyli proponowanie zdrowego trybu życia, rozsądek, jeżeli chodzi o żywienie i zdrowe żywienie, no powinno obniżyć w dłuższej perspektywie oczywiście przyszłe koszty leczenia i obciążenie Funduszu Zdrowia. A co my możemy sami jeszcze robić, żeby tej choroby uniknąć? Czy państwo proponują jakieś programy edukacyjne? Oczywiście oprócz tego w projekcie, który prowadzimy, no, nasz projekt nie obejmuje wyłącznie badania naukowe, staramy się także wprowadzić edukację społeczeństwa
co do tego, jak powinniśmy się zachowywać, na co powinniśmy zwracać uwagę, czyli staramy się na przykład dotrzeć do młodzieży, jest to cięższe niż do osób dorosłych, staramy się do nich dotrzeć poprzez i do dzieci poprzez przygotowywanie odpowiedniego rodzaju na przykład komiksów, które w sposób bardzo przystępny i ciekawy dla dzieciaków przedstawi im, jak ważne jest właśnie zdrowe żywienie, jak ważne jest unikanie tego wysoko przetworzonego pożywienia, które zawiera bardzo dużą ilość tłuszczy, bardzo dużą ilość cukrów, które są przecież ukryte, dodawane do bardzo wielu produktów. Na to musimy właśnie uważać. To chciałbym wejść w słowo. Czy może pan profesor powiedzieć więcej, co to są te cukry ukryte? Znaczy, może właśnie cukry ukryte. To są, do wielu produktów dodaje się cukier. Nawet w keczupie, który używamy, też jest bardzo duża ilość cukru. On ma poprawiać smak. Czyli nie wszystko, co słodkie, nie tylko to, co słodkie, zawiera cukier. Tak. Tam, gdzie się go nie spodziewamy, tam też również może być, oczywiście. Tak, jeżeli ludzie oglądają, nie wiem, państwo oglądacie programy kulinarne, chociażby pani Bosackiej, ona w bardzo prosty, przejrzysty sposób pokazuje, gdzie ten cukier tak naprawdę może być ukryty, w jakich produktach może być ukryty. Także. Czyli nawet podając swoim dzieciom zdrowe, nam by się wydawało nabiał, nie wiem, maślankę czy coś, może się okazać, że ona jest dosłodzona. Znaczy maślanka sama z siebie, taka zwykła maślanka, oczywiście nie jest dosłodzona. Natomiast jeżeli kupujemy maślanki, które zawierają, nie wiem, z dodatkiem, są to maślanki owocowe czy kefiry owocowe, należy zwrócić uwagę, ponieważ w wielu przypadkach są to produkty, które naprawdę zawierają poprzez dodanie cukru czy syropu glukozofruktozowego, zawierają naprawdę bardzo dużą ilość cukru, która by się nawet nam nie wyobrażało, że też może być aż tyle. Czyli te programy edukacyjne uczą dzieci, ale uczą też dorosłych, tak, patrzenia, czytania, wczytywania się w etykietę? Dokładnie, tak. Także staramy się właśnie, żeby ludzie oprócz tego, że poznają wyniki naszych badań i że to przełoży się jakoś na wynalezienie właśnie tych nowych biomarkerów, także żeby społeczeństwo miało taki, nie wiem, bardzo prosty przekaz, żeby wiedziało, w jaki sposób może się chronić. Ponieważ no, to, co zrobimy dla siebie, typu właśnie przez aktywność fizyczną, uprawianie sportu, czasami wystarczą spacery, też to może pomóc, żebyśmy nie zachorowali na tą chorobę i żebyśmy nie mieli stłuszczenia wątroby. A te osoby, które nie widzą u siebie objawów, no bo objawów nie widać od razu, tak, co może spowodować, że one powinny się zastanowić, czy nie są na to chore, czy nie są chore genetycznie, czy powinny się też badać? Znaczy, to jest tak, że ta choroba jest o tyle podstępna, że w wielu przypadkach nie daje żadnych objawów. U niektórych osób, jeżeli oczywiście mówimy, no, u niektórych osób może, niektóre osoby mogą odczuwać lekkie pobolewanie wątroby, mogą być zmęczone, może być złe samopoczucie. I ciężko jest to skojarzyć z tym, że możemy mieć, prawda, stłuszczałą wątrobę, jeżeli nie obserwujemy u siebie, prawda, objawów, nie jesteśmy bardzo otyli. Najczęściej lekarzom przychodzi do głowy, że mogą to być problemy z wątrobą, kiedy badają nam przy zwykłych badaniach enzymy wątrobowe, czyli aminotransferazy, które są jednym z takich najprostszych markerów sprawdzających, czy nasza wątroba jest zdrowa, czy nie. Więc najczęściej wychodzi to, że coś z naszą wątrobą może być nie tak. Przy zwykłych badaniach lekarskich, które zleci lekarz, badania krwi. Albo jak już ta choroba osiąga jakiś etap, który nas kieruje do lekarza. No tak, w przypadku, kiedy, nie wiem, wątroba jest jedno bardzo ważnym organem organem w naszym organizmie, no i pełni ona niezliczone funkcje, także jeżeli coś z nią jest nie tak, zaczynamy się czuć źle, cały organizm podupada, więc jak już pójdziemy do lekarza i lekarz stwierdzi, że rzeczywiście coś z wątrobą jest tak, wtedy zaczyna się dalsza diagnostyka. Dziękujemy bardzo panie profesorze za wizytę. Życzymy zdrowia nam wszystkim. Życzymy sukcesów naukowych, abyśmy jak najszybciej mieli te markery i mogli wykrywać to na odpowiednim stadium, tą chorobę. Dziękujemy, do widzenia. Zapraszamy do oglądania wywiadów gospodarczych. Dziękuję państwu, dziękuję pani.